również tutaj jest wiceprezes spółki i wiceprezes. Chodzi mi o to, żeby króciutko nam może prezes przedstawił, jak przebiega proces łączenia tych spółek, bo wiem, że już jest jedna spółka, ale wiem, że to, ten proces ma potrwać do końca bodajże marca. I jak to przebiega, jak sprawa się ma na przykład z zatrudnieniem pracowników, jak ewentualnie, czy są jakieś problemy z tym, czy nie ma. To nie wiem, czy pan przewodniczący chce, żebym ja ją określił, czy żeby prezes powiedział. No, prezes jest, to może to prezes. Proszę bardzo, niech prezes zdaje relację. Są problemy. W dniu 2 stycznia podmiot został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Ja wiem, ale chodzi mi jak chodzi jest tak. Wszyscy pracownicy z księgowości, znaczy wszyscy pracownicy na podstawie kodeksu pracy zostali zatrudnieni w nowym podmiocie. Nikt nie został zwolniony. Odchodzą na naturalne odejścia, na emerytury, jeżeli chodzi też na rentę. Na ulicy Witosa 4 w danym budynku przedsiębiorstwa energetyki cieplnej gospodarki wodociągowej została tylko główna księgowa, prezes i dział wodociągów. Główna księgowa z prezesem zostali po to, żeby zakończyć bilans. I no i wcześniej jeszcze byli pracownicy księgowości, ale systematycznie kto zakończył swoją pracę, przechodził do budynku na kolejowo 4. W chwili obecnej tam tylko został prezes, główna księgowa i jedna pani księgowości. Ze względu na to, że jest dla nich przygotowywane pomieszczenie na stacji uzdatniania wody. Myślę, że w poniedzieli, tak? W poniedzieli już ci pracownicy przejdą księgowo od poniedziałku, przeprowadza się i myślę, że 15 marzec jest budynek pusty i decyzja właściciela, co z nim zrobił. Także to tak wygląda. Także proces jest załączony i wszystko przebiega tak, jak to było zaplanowane. No właśnie to chciałem usłyszeć, bo to, że akt notarialny został podpisany, to nie wiem, no i to już to jest kończymy jakiś tam proces łączenia, ale nie chodziło o to właśnie, jak wygląda sprawa z przeniesieniem się i tak dalej. Dobrze, dziękuję. Czyli proszę, że się łączenie nie stracił pracy, czy przyliczył? Nie, nikt nie stracił pracy. Nikt nie stracił. Proszę? Dotrudniliście ludzi, czy nie? Na razie nie zatrudniamy.